daddy's thinking when he rather spend his Christmas holiday with some. W kolejnym vlogmasie dzisiaj już mamy siódmy dzień i powiem wam, że po tych Mikołajkach to ten czas zawsze tak szybko minie. Jak możecie się domyśleć, jest rano. Nie. 3 minuty po 7, ja już tak mniej więcej jestem ogarnięta. Nie chcę mi się malować, dlatego zostaję tak jak jestem. Ale fajnie, bo poogarniałam wszystko dookoła siebie. Także fajnie. Jeszcze mam trochę czasu do wyjścia. Tak, i otworzymy może teraz kalendarz adwentowy. Jestem niewyspana, a ten obrazek z okna mnie przeraża, że jest tak strasznie, strasznie ciemno. Się czuję, jak byłby wieczór. Ale wiecie, to są te najkrótsze dni. Ale okej, dobra. Żeby poprawić sobie humor, otworzymy kalendarz adwentowy. Sorki, że jestem taka zamulona. Mam nadzieję, że tego nie widać. Tutaj mamy siódemeczkę. W ogóle mi się wydaje, że to będzie jakiś produkt do makijażu, do pielęgnacji, jakiś kosmetyk, bo poznaję po kształcie. Znaczy tak domyślam się, chociaż nie wiem, mogę się mylić. Ja nie jestem chyba dobra w składywaniu. Tak! A nie mówiłam? To jest żel pod prysznic. Zobaczmy, jak pachnie. Ej, ale to jest taki bardziej... ogólnie design kojarzy mi się z taki bardziej wakacyjny, a nie świąteczny. Marta, halo. Zobaczmy, jak pachnie. Może wzięłaś ze względu na zapach. Tak świeżo. Nie wiem, czy to jest zapach, bo ja nie umiem określać zapachów. Ale po kształcie już się domyślałam, że to będzie jakiś kosmetyk. Naprawdę na razie mi się nie kończy. To się znaczy, mam tak połowę. Ale fajnie mieć w zapasie. Ogólnie te żele z Iseny bardzo, bardzo lubię. O, i to jest limited edition. Hejka, witam was dzisiaj już w siódmym vlogmasie. Jeny, jak ten czas szybko leci. Już mamy, ja pamiętam jak nagrywałam pierwszy vlogmas, a już mamy siódmy. Także czas szybko leci. Ja wczoraj zdążyłam ściągnąć paznokcie i utwardzić je. Nie pomalowałam ich jeszcze, ale dzisiaj będę to robić. Nie robiłam tego wczoraj, ponieważ już było słabe światło. Dzisiaj skorzystam z okazji, że jest właśnie jeszcze dzienne światło i zaraz zrobię sobie paznokcie i opowiem wam właśnie dzisiaj o moich lakierach hybrydowych, o tej tak jakby nowościach hybrydowych i o tym, i opowiem wam trochę o produktach, z którymi lubię pracować. Tak z bliska wyglądają te paznokcie. Postanowiłam, że pójdę w taką, może nie klasykę, ale ja na przykład bardzo lubię, gdy na tych paznokciach się jednak coś dzieje. I często akurat w świątecznych paznokciach mam tak, że praktycznie każdy tutaj jest pomalowany. Oczywiście chodzi mi o to, że każdy ma jakiś tam wzorek. I teraz jeśli chodzi o lakiery do paznokci. Ja akurat lakiery do paznokci trzymam w takim pudełku. W sumie to jest moje drugie pudełko. Jedno mam jeszcze z takimi rzeczami jak to. Nie wiem, co to tutaj robi. To są takie ozdóbki na paznokcie. Ja wam opowiem tutaj troszeczkę o lakierach do paznokci, jakie są moje ulubione. Zresztą chyba nie muszę mówić, ale nigdy nie spodziewałam się, że będę kupować lakiery hybrydowe z Biedronki. Naprawdę, to są moje ulubione lakiery do paznokci i mam ich naprawdę bardzo dużo. Te kolory mi się sprawdzają. Ta formuła jest naprawdę fajna. Po dwóch warstwach ten lakier wygląda idealnie. Co znaczy, może nie we wszystkie kolory, ale większość tak. I powiem wam, że jeśli chodzi o kolory, to ja tylko tak naprawdę teraz, jak ja kupuję jakieś nowe odcienie, to tylko i wyłącznie właśnie z firmy Nuki. Dzisiaj właśnie robiłam stylizację, to też robiłam tymi kolorami. Ja akurat użyłam tutaj tej czerwieni do właśnie tych paznokci. Biały też mam z tej firmy, tutaj gdzieś powinien być. O, tu jest biały. Także faktycznie tych lakierów, ta kolekcja mi się naprawdę bardzo rozrosła, jeśli chodzi o lakiery Nuki. I teraz takie polecajki, to bardzo fajny jest ten brokatowy top. On nadaje paznokciom tak naprawdę na każdym kolorze. Możecie mieć taki delikatny połysk, moja mama go uwielbia na paznokciach, czy to właśnie u stóp, czy u rąk. To jest słabo dostępne w Biedronkach, rzadko kiedy się spotyka. To jest właśnie ten top. Jest to zwykły, super, zwykły to nie, to jest super top, czyli to jest ten top taki no wipe, inaczej mówiąc, bez tej takiej warstwy przemywalnej, ale on jest fajny, bo on jakby długo to błyszczenie się utrzymuje, nie, bo niektóre stopy są takie, że po prostu po jakimś czasie ten błysk
z tego paznokcia jakby traci się i robi się taki, może nie powiedzieć, może nie do końca matowy, ale taki mało błyszczący i też na przykład nie zmienia koloru lakieru, więc to jest naprawdę bardzo fajne i ja ten top bardzo lubię, ale on jest naprawdę ciężko go dostać w jakiejkolwiek Biedronce. Zawsze jak go gdzieś dostanę, to robię sobie zapas. No to ogólnie te lakiery nie dość, że są fajne, to jeszcze to są chyba najtańsze lakiery na rynku, jakie możecie dostać, hybrydowe, ponieważ jak jest promocja, czasem nawet w tym szejkomacie w Biedronce możecie je wyszejkować. I to kupiłam w Dealsie, to jest firma, którą znajdziecie w Dealsie, to jest matowy top. Ja go wzięłam tak w sumie na szybko, ponieważ mam tutaj matowy top właśnie z M-Nail, który słabo daje efekt matu, a to jest matowy top no wipe, czyli taki bez przemywania i powiem Wam, że ten top to jest jakiś strzał w dziesiątkę. On też chyba kosztował 10 albo 12 zł, więc też niedużo, a naprawdę daje fajny efekt matu, taki faktyczny, mocny mat. Także i też nie przebarwia tej płytki, nie płytki w sensie, tylko nie przebarwia koloru lakieru, nie zmienia go. Także ten top mogę Wam też z czystym sumieniem polecić. A jeśli chodzi o bazę, czyli coś takiego najważniejszego w stylizacji paznokci, no to ja tutaj jestem wierna już od jakiegoś czasu. Kiedyś używałam tego. To jest baza Neonail 6 w 1, proteinowa. I to jest taka baza, która naprawdę mocno trzyma tego paznokcia i można było nią przedłużyć paznokcia tam o kilka milimetrów. Ale potem przerzuciłam się na bazę kauczukową. No i się w niej zakochałam i od tego czasu jestem jej mega wierna. I sprawdza mi się jeszcze lepiej niż ta baza z Neonail. Dobra, teraz otworzymy sobie kalendarze adwentowe, czyli taki chyba jeden z ciekawszych momentów Vlogmasa. Także dzisiaj zaczniemy od kalendarza od Kasi. Dzisiaj mamy numer 7, taka siódemeczka. Przez kopertę czuję, że to jest coś kwadratowego, takie dość twarde. Zobaczymy, co to jest. Nadal nie wiem. O! Wiecie, co to jest? To są takie rozgrzewające plastry przeciwbólowe i w sumie to jest mega fajne, ale powiem Wam szczerze, że takie rozgrzewające plastry na pewno się przydadzą, bo one są takie, że jak je nakleicie, to po prostu czujecie takie ciepłe, takie uczucie ciepła i one są też tak w sumie rozgrzewające, więc nawet nie potrzebujecie ich nakładać na takie bolące miejsce, a nawet kiedy Wam jest zimno, wystarczy, że przykleicie sobie tego plastra, to on naprawdę mega rozgrzewa. Na pewno przydatny prezent. Teraz zobaczymy, co jest w kalendarzu z biżuterią. I dzisiaj mamy już 7. Także siódemeczka, nie wiem gdzie jest. Jeszcze nie wiem. O, siódemka tutaj. Na samej górze. Żeby nie otworzyć innego. To są kolczyki. To są, słuchajcie, kolczyki znowu. Mamy trzeci dzień pod rząd kolczyki. Dzisiejsze kolczyki są typowo w moim stylu, bo są to takie małe kolczyki, a ja właśnie takie małe kolczyki zazwyczaj noszę. Także założyłam sobie właśnie te kolczyki i jedną z tych dwóch par, które tutaj były. No i tak one wyglądają na uczach, tak się prezentują. Zobaczymy, teraz codziennie mam przynajmniej okazję zmieniać kolczyki. Witam znowu się z Wami. Niestety znowu w łóżku, znowu na koniec dnia, bo jest po 23:00. Zobaczcie, mamy, a przynajmniej świąteczną pościel. Możecie podziwiać, ale nie, teraz tak na serio. No dzisiaj praktycznie naprawdę mało nagrywałam, ale powiem Wam tak, nie był dzisiaj mój dzień. Czasem są po prostu takie gorsze dni w każdego życiu i ja dzisiaj miałam taki dzień, że tak jakby było mi tak strasznie źle psychicznie, tak strasznie smutno i tak jakby nie potrafiłam powstrzymać tych swoich emocji i źle się czułam, tak pod względem psychicznym, więc musiałam oczyścić się i wydać łzy i teraz już się czuję lepiej. Tak, ale właśnie tak, no wróciłam już do domu jakiś czas temu, no to było o 17:30 i tak naprawdę porozmawiałam sobie trochę z Martą, bo tak musiałam się komuś wygadać i przypomniało mi się w ogóle, że ja na jutro nie mam obiadu do pracy i zaczęłam robić obiad i
I tak naprawdę to robienie obiadu mi dosyć sporo zajęło, bo robiłam taki typowo polski obiad, bo ja jestem ogólnie fanką takiej włoskiej kuchni. Ja zazwyczaj robię makaron na przykład. To było w zeszłym tygodniu albo 2 tygodnie temu. 5 dni pod rząd miałam makaron, tylko że w innych wersjach. W ogóle to jest bardzo szybkie, ale też smaczne. Ja na przykład jestem wierną fanką, ale chciałam teraz zrobić taki polski obiad i zajęło mi to dużo czasu. Bo wiecie, ziemniaki, fasole i takie wege klopsiki. Ale okej, w ogóle tak mi się przypomniało, tak mówię, o kolację idę sobie zrobić, a potem o Jezu, ja nie mam jeszcze obiadu na jutro, więc to musiałam zrobić. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień już będzie lepszy, bo się już lepiej czuję i w ogóle wczoraj miałam wam opowiedzieć, nie, wczoraj, czy tam przedwczoraj, o tej mojej sytuacji z zębem. No to ogólnie jest jakiś cyrk. Jakoś to było chyba w połowie listopada, złamała mi się ta jedynka, pierwszy ząb, który jest najbardziej widoczny, i ona mi się tak złamała, że tego zęba została tylko 1/4, czyli tak bardzo, bardzo mało, i pamiętam, że to był czwartek, czyli jutro już będzie ileś tam tygodni, tak. I nawet nie wiem czemu, to było podczas tego, jak ja dałam płatki. Ten ząb był u mnie tak w strasznym stanie, on był 2 razy leczony kanałowo i na niego była nałożona licówka. I faktycznie ja miałam wrażenie, że coś się z nim dzieje, ale stwierdziłam, może mi się wydaje. I zapisałam się na wizytę do dentysty właśnie w celu takim poglądowym, takim skontrolowaniem ogólnie wszystkich zębów, ale też miałam na myśli właśnie tego jeszcze zęba. Ze względu na to, że my akurat chodzimy z Martą do dentystki, jest tak dobra w swoim fachu. To są usługi, wiadomo, prywatne, nie na NFZ, bo powiem wam, że jakoś ostatnio, jeśli chodzi o lekarzy na NFZ, to nie korzystam. A szczególnie jeśli chodzi o dentystę. Ale pomimo właśnie tego, że czeka się dosyć długo na ten termin, stwierdziłam, dobra, spoko, to jeszcze wytrzymam ten miesiąc bodajże. I tak naprawdę 2 tygodnie przed wizytą ja właśnie jem i ten ząb mi się złamał. W ogóle tutaj nie wiem, czy wam mam to zdjęcie udostępnić, trochę się wstydzę, bo wyglądałam tak niefajnie, ale tutaj... Niech Marta czyni to i niech powkleje zdjęcie. I ja byłam przerażona, bo ja wtedy musiałam iść do pracy. I ja miałam takie, co ja zrobię? Wiedziałam jedno, że na pewno nie będę czekać tego terminu do 4 grudnia u mojej dentystki, do której chodzę stale, że muszę znaleźć sobie tutaj szybko coś na miejscu. I ja w ogóle się bałam, że nikogo nie znajdę. Znalazłam jakąś klinikę, gdzie był wolny termin po pracy, wtedy akurat u mnie fajnie się złożyło, bo miałam krótko pracę. Wizytę umówiłam sobie na 18, więc tak fajnie akurat. I wiem, że jeszcze tego dnia Marta do mnie przyjechała, ale Marta tam była chyba, w sensie do mnie. Ona przyjechała sobie do kosmetyczki na brwi i tego dnia akurat mi się ząb złamał, więc ona mi widziała mnie na żywo w tym zębie. No ale dobra, umówiłam się do jakiejś pierwszej, lepszej kliniki, bałam tego, że mi to wyrwią i będę bez zęba chodzić. I ani się tak nie bałam, że jakoś, wiecie, dużą kwotę mi zaproponują, bo wtedy to było dla mnie tak ważne, że ja byłam w stanie znieść każdy ból, tak ten fizyczny, i każdą stówę wyciągniętą z portfela, bo to było dla mnie tak ważne. Ja pomału jeszcze muszę kilka spraw załatwić. W ogóle dzisiaj już mamy środę, ten dzień mi strasznie szybko mija. Chcę jeszcze jakoś w tygodniu podjechać do Action, ale u nas tutaj są 3 Action. Przy czym wszystkie są strasznie daleko, są na takich obrzeżach miasta. Ale mam taką ochotę iść do Action. Tak coś kupić i może jakiś prezent świąteczny. Marcie, jeszcze do kalendarza muszę 2 rzeczy kupić. Ciekawe, czy się zmobilizuję. Zobaczymy. Dobra, ja się z wami żegnam. A jeszcze może na komentarze odpiszę teraz zamiast metryczki badań. Wszystko robię, żeby nie pisać pracy magisterskiej, bo chyba Marta, nie wiem, czy odpisała, czy nie, ale zobaczę. Też widziałam w komentarzach, że prosiliście, były pytania, abym pokazała swoje lokum, jak mieszkam i tak dalej. I dlaczego zdecydowałam się na przeprowadzkę.
myślę, że opowiem to w najbliższych vlogmasach, nie wiem, nie jestem pewna, czy jutro, bo jutro mam do 18, pewnie przyjdę i będę z krzyża zdjęta, taka dosyć przemęczona. Czasem dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za wysłuchanie mojej historii ząbkowej i do zobaczenia w kolejnym filmie. I guess he stopped thinking about me. Yeah, yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night.